Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Czy po świętach zostały Wam jakieś czekolady, bakalie lub ciastka i nie bardzo wiecie, co z nimi zrobić? Jeśli tak, to przychodzę Wam z pomocą. Przygotujemy prosty blok czekoladowy, który pozwoli nam wykorzystać wszelkie łakocie zalegające w szufladach. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione proste desery. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego bloku czekoladowego zaczynam od zblanszowania orzechów laskowych. 100 g orzechów wykładam na niewielką blaszkę do pieczenia, a następnie rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni. Blaszka z orzechami trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 9-10 minut, aż uwolnią swój przyjemny aromat, a ich skórka zacznie pękać. Mniej więcej w połowie czasu pieczenia otwieram piekarnik i lekko potrząsam blaszką, żeby orzechy się przemieszały. W innym wypadku mogłyby się przypalić i nabrać nieprzyjemnego, gorzkiego smaku. Po 10 minutach wyciągam orzechy z piekarnika i przekładam je na blat wyłożony ręcznikami papierowymi. Póki są jeszcze gorące, pocieram ich górę drugim kawałkiem ręcznika i usuwam w ten sposób resztę spieczonej skórki. Możecie też to zrobić przy pomocy zwykłego ręcznika kuchennego, ale polecam użyć takiego, którego nie będzie Wam szkoda, bo olejki zawarte w orzechach mogą go zabrudzić i ciężko będzie go potem doprać. Jeśli nie macie pod ręką orzechów laskowych, użyjcie włoskich, sprawdzą się równie dobrze. Wtedy po prostu pomińcie blanszowanie. Po oczyszczeniu orzechów przekładam je na deskę do krojenia i grubo siekam przy pomocy noża. Tu już zróbcie tak, jak lubicie najbardziej. Ja swoje orzechy kroję po prostu na pół, ale równie dobrze można je pozostawić w całości lub posiekać niemal na pył. Wszystko zależy od Waszych upodobań. Na deskę trafia jeszcze 100 g suszonych moreli, które kroję w drobną kostkę. Zamiast moreli możecie użyć suszonych śliwek, szczególnie jeśli został Wam duży zapas po świętach. Ostatnią rzeczą, którą musimy przeszykować, jest masa czekoladowa. Przygotujemy ją w kąpieli wodnej. Na garnku z niewielką ilością gorącej wody stawiam miskę, która jest odporna na wysokie temperatury. Do naczynia dodaję 100 g masła, 300 g ciemnej czekolady, u mnie 72% i 150 g płynnego miodu. Składniki ostrożnie mieszam do ich całkowitego rozpuszczenia i uzyskania jednolitej czekoladowej masy. Taka proporcja sprawia, że masa jest lekko miodowa i tylko odrobinę słodka. Jeśli chcecie uzyskać słodszy deser, możecie podmienić część ciemnej czekolady na mleczną. Po uzyskaniu jednolitej masy ściągam naczynie z kąpieli wodnej. Do masy czekoladowej dodaję pokrojone wcześniej orzechy laskowe i morele oraz 75 g rodzynek. Zawartość miski krótko mieszam przy pomocy silikonowej szpatułki, aż czekolada pokryje dodatki. Na końcu dodaję 250 g grubo pokruszonych herbatników. Ja swoje ciastka kruszę na ćwiartki, ale jeśli lubicie, możecie je rozdrobnić bardziej. Tym razem użyłem lekko słonych maślanych herbatników. Sól zawarta w tych ciastkach przyjemnie podbija smak czekolady, ale jeśli macie pod ręką tylko zwykłe herbatniki, sprawdzą się równie dobrze. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do pokrycia ciastek czekoladą. Tak przygotowaną masę na blok przekładam do wyłożonej papierem do pieczenia małej keksówki o rozmiarach 21 na 10 cm. Polecam zrobić to przy pomocy łyżki, w ten sposób łatwiej będzie Wam równo rozprowadzić masę po całej powierzchni formy. Na tym etapie pozostaje mi już tylko wyrównać całość i delikatnie ugnieść, żeby pozbyć się pustych przestrzeni pomiędzy ciastkami. Tak przygotowany blok trafia do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc, do całkowitego zestalenia. Kiedy to nastąpi, można wyjąć blok z blaszki, odstawić na chwilę na blat, żeby nabrał temperatury i kroić w dowolnej wielkości kawałki. Przyjemnie czekoladowa masa jest delikatnie słodka z wyczuwalnym posmakiem miodu. Orzechy laskowe i herbatniki przyjemnie chrupią pod zębami, a morele i rodzynki dodają całości naturalnej słodyczy. Według mnie jest to pyszny sposób na prosty deser, który przy okazji pozwoli pozbyć Wam się resztek czekolady po świętach. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie.
Cześć!